Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu. Jesteśmy w winiarni La Bodega na Nowym Świecie w Warszawie. Programy sportowe zwykle mają to do siebie, że siedzi kilku smutnych panów, robią smutne miny i mówią o smutnych tematach, a my poważnych min i serio zachowań nie lubimy. Właśnie dlatego zaprosiłem Rafała Jackiewicza po raz drugi i po raz ostatni. Jak to kurde? W tym sezonie, bo to jest ostatni program. Nigdy nie mów nigdy. Ostatni program w tym sezonie. Chciałem Ciebie zaprosić, bo szukałem największego z psychopatów, który mógłbym zamknąć drugi sezon naszego programu. Oto jesteś, cześć. Dzięki. Sezon Alesza, tak? Dwa. Ty mówiłeś w pierwszym programie, kilka miesięcy temu, nie pamiętam, 2-3, że to cały świat zwariował, a ty jesteś normalny. Normalny, tak. To nieprawda. Prawda. Nie. Prawda. Nie, bo ja sprawdziłem. Opowiedz mi swojej teorii. Ja sprawdziłem jeszcze kilka informacji na twój temat, których nie powiedzieliśmy w pierwszym programie. Ty jesteś nienormalny. Znaczy właśnie nie, właśnie tak normalny, że aż nienormalny. A to jest różnica. Opowiem Ci, Monterey, którą też pięć mówimy już o głupocie, prawda? Tak. No to już mówiłem, to już wiesz, o co chodzi. I to jest właśnie na tej samej zasadzie. Po kolei. Informacji, których nie powiedziałem, czy też nie powiedzieliśmy. Pytaj, a ja Ci powiem, czy to prawda. Dobra. Swoją pierwszą żonę nazywa tyfusem. Generalnie dzieli kobiety na mniejsze i większe tyfusy. Tak. O co chodzi? Szybka teoria. Wszystkie baby to tyfusy, tam wiem, baby to w nosie. Wszystkie baby to tyfusy, są tylko większe tyfusy, mniejsze tyfusy, są tyfusiki, są tyfusiątka. Ale każda z nich się rodzi z syndromem tyfusa. Jedna go w sobie rozwija, a inna nie. I trzeba sobie wybrać kobietę, która ma w sobie syndrom tyfusa, to jest jej wadą, że jest kobietą, a że facetów nie lubimy, no to wybieramy kobiety, ale ona w sobie tego tyfusa nosi, ale go nie rozwinęła. Tak jak moja obecna żona, to jest taki mały tyfusik, gdzieś tam go w sobie tam kryje, ale jak go tam próbuje gdzieś go, wiesz, na zewnątrz, od razu trzeba dusić. A ta córeczka twoja, znakomita, która jest tutaj za szybą. Córeczka? To jest tyfusionko? To jest mały, kurde, tyfusek. O, też tam próbujemy to dusić wszystko, żeby to nie wychodziło, ale to jest aparat. Ona jest lepsza ode mnie, a jestem okropny. Przegrałeś ostatnią walkę. Jak rozmawialiśmy, to byłeś przed walką i mówiłeś, że zwycięstwo jest pewne. Tak. I co się tak stało? Samo mówiłem. No, pomyliłem się znowu. Tak samo mówiłem przed walką Mistrzostwa Świata w 2010. Zapraszamy kawa. Także kawa. O. O, i z pianką. A ile cukru? Wiedziałem, że tylko dwa będzie. Ma być więcej? Czy? Czy chciałeś, to ja Ci jeden oddam. A znasz kawał? Mówi ciecia, która godzina? On mówi ciecia. Dobra, nie? To jeden oddaję. Ale słaby, fatalny tym to był. Jak to? No nie, no. Kurde, co śmieje się. Stać się na więcej. A iść tam. A to poczekaj, ja się dopiero skręcam. Dobrze, przegrałeś? Przegrałem. O co chodzi? Po co? Dlaczego? O co chodzi? Może jakiś zakład lewy był, że przegram walkę. No właśnie. Tylko w taki sposób. Nie, ja nie byłem faworytem, to powinienem wygrać. Wtedy bym zarobił. No ale byłeś pewien, że wygrasz. Byłem pewien, że wygram. I się znowu pomyliłem. Byłem pewien w 2010, że wygram o Mistrzostwo Świata. Byłem tak pewny, że przegrałem. Wtedy byłem też tak pewny, że niestety przegrałem. I o co chodzi, tak? I chcesz się zapytać teraz po co, dlaczego? I teraz zadaj mi głupie pytanie. Dlaczego mało ciosu zadawałeś? Tak? Nie? No ja takiego pytania nie zadałem, ale... Wiesz co, ja ci powiem tak. Dlaczego chcesz o tej walce usłyszeć? Tak. Dlaczego przegrałem? Dwie rzeczy. Po pierwsze, robienie wagi. Znowu robiłem prawie 12 kilo. Ostatni tydzień od niedzieli prawie nie jadłem. Od środy prawie nie piłem, a w piątek miałem jeszcze 60 do zrobienia, jeszcze biegałem. I o walce dopiero myślałem w sobotę. Uh-huh. Jak już byłem najedzony, już po śniadaniu wszystko, no to już jest za późno. Po drugie, życie. Ja w dniu dzisiejszym prowadzę treningi, zajmuję się prowadzeniem treningów, no bo z czegoś trzeba żyć. Boks, jeszcze jest boks, tak oczywiście, gdzieś to staram się pogodzić, ale jednak już to życie pozasportowe jednak bardziej mnie pochłania i to jest druga sprawa. Jeżeli chodzi o wątrobę, tam tej wątroby by nikt nie wytrzymał. Taki cios, ja dostałem na wątrobę, to nikt by nie wytrzymał, ale to nie chodzi o tą wątrobę, bo mnie to oczywiście boli, że przegrałem przed czasem, ale ja walkę przegrywałem. To jest najgorsze. Ja walkę przegrywałem, nie byłem w stanie zrobić. Jak ja biłem, to jak ściana. Jak on bił, to mnie przestawił. Pomimo tego, że nie wiem dlaczego ma tylko 9 wygranych walk przed czasem, kurczę, no skuba, no ściana, po prostu ściana. Bardzo mocno bił i ściana. Nie wiem dlaczego ma tylko na 28 wygranych 9 przed czasem. Słyszę, że mistrzunio po tej przegranej jako bokser, pięściarz bardziej niż bokser się skończył. Nie, nie. Nie? Ja jestem typem zawodnika, który przyszedł z kickboxingu na boks ze względu na pieniądze i bez aspiracji być mistrzem świata albo nie walczyć. Ja nie jestem Krzysiek Wodarczyk, który albo będzie mistrzem, albo nie będzie walczył. Ja jestem małym Hanem z Miska, który będzie walczył, do kiedy będzie o siłę i dopóki będę uważał, że jeszcze mogę coś zrobić, że jeszcze mnie obijają mało laty. I ten czas jeszcze nie nadszedł. A to, że przegrałem w takiej walce, można powiedzieć, z niepokonanym zawodnikiem u niego na terenie z silnym, z mocnym przeciwnikiem, to jest zaczęło nas mam skończyć. Dlaczego? Jak ja bym się skończył, to ja dopiero bym był przegrany. Nie, ja według mojej zasady, aby do przodu, ja się nie poddaję i dalej robię swoje. A twoi... Kiedy ja zdecyduję, wtedy ja skończę. A twoi promotorzy, czy twój promotor chce? Bo ty mówisz, ja chcę, a oni chcą? Nie wiem.
to trzeba się ich zapytać. A społeczeństwo chce? A co mnie społeczeństwo interesuje? Jak mi powiedzą po którejś walce, wypalaj, to skończę. Od razu. Ale kto ci powie? Społeczeństwo? Społeczeństwo. No ale to wiesz, to jest jakiś wycinek społeczeństwa tylko. Nieważne, jak to usłyszę na głos, to nie chodzi o jedną, dwie osoby. Jak ja usłyszę z tłumu, to i usłyszę tu wypalaj, ja skończę. A nie usłyszysz tego ze strony promotora, tak? Czy nie wiesz? Nie wiem. W dniu dzisiejszym jest taka sytuacja, że ja mam ważny kontrakt, jeszcze 2 lata. I jeżeli u mnie moi promotorzy, moi trenerzy będą chcieli, żebym jeszcze coś jeszcze ze mnie wycisnąć, to ja bardzo chętnie. Jeżeli nie, to ja też sobie poradzę. Także jestem teraz w takiej sytuacji, że w dniu dzisiejszym, tak powiedziałem, będą to chcieli, będą chcieli, żebym walczył, trenował, ja chcę, ja będę. Jeżeli nie będą chcieli, mnie zwolnią z kontraktu, ja i tak będę walczył. Mówimy o Knockout Promotions. Ty nie kryjesz tego, że pięściarze z tej stajni zwykle byli prowadzeni za rączkę jak małe dzieciaki do tego, żeby odnosić sukcesy, a mówisz, ja musiałem sobie radzić w dużej mierze sam. Tak, bo ja miałem zjebany rekord, jak już tu przyszedłem, jak mnie wzięli i ze mną nie było dużo ryzyka, bo albo pojadę, wygram, jestem kozak, albo pojadę, przegram i nic się nie stało, tak? A to jest jednak biznes, tutaj zawodnika się prowadzi tak, jak się w naszej grupie prowadzą, tak się powinno prowadzić. Od słabych przeciwników do lepszych, 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 lepszych i w końcu do walki o tytuł. I tak moja droga wygląda. Moja droga wyglądała od dupy strony, tak? Moja droga wyglądała tak, że ja 5. walkę miałem z późniejszym mistrzem świata. 7. czy 8. walkę, 6., 7., 8. też miałem z zawodnikami, którzy później odnosili sukcesy, niektórzy zdobywali tytuły. Także ja poszedłem troszeczkę z innej strony. Dlatego ze mną było mniejsze ryzyko, żeby mnie puścić. Wygram fajnie. Nie, no to trudno. Ale masz na to pretensje do Knockout Promotions, czy nie? Nie, dlaczego? Ja gdybym tam nie trafił, to ja bym dzisiaj z tą osobą się nie rozmawiał, bo nie byśmy o czym rozmawiać. Ja tutaj dzięki temu, że trafiłem do tej grupy, ja byłem mistrzem Europy, ja walczyłem o mistrzostwo świata, ja dzisiaj jestem kim jestem, robię co robię, jestem jaki jestem, bo ze względu na to, że tyle lat spędziłem w tej grupie. Będzie romans z MMA? Wszystko zależy. Jeżeli dostanę tyle chcę, ja wiem ile chcę, nie chcę mało, nie chcę dużo, myślę, jeżeli dostanę i będę mógł, bo mnie promotor zwolnił z kontraktu, bo już powiedzmy, że już nie będzie na mnie pomysłu, ja pójdę, ja sobie poradzę tam. Jestem mały ham, ja sobie poradzę. Kasa, jednym słowem. Kasa. Ja sportowo jestem spełniony. Byłem mistrzem Polski, byłem mistrzem Unii Europejskiej, byłem mistrzem Europy, byłem mistrzem świata, wymarzonym mistrzem świata federacji IBC, to taka pośrednia federacja, gdzieś tam 5., 6., 10., 12. Wygrałem eliminator, walczyłem o mistrzostwo świata IBF. Byłem bliski, no niestety. Nieważne, walczyłem, jestem spełniony dzisiaj. Zastanawiam się, czy ty jesteś próżny pod tym pod względem pieniędzy, czy ty jesteś normalny, no bo nie zwykle... Właśnie ja ci coś powiem. Jestem normalny, tylko że mówię o tym głośno. Bo a zwykle wszyscy... słyszymy, że pasja, trening, wylane hektolitry potu, a pieniądze to przy okazji. Pasja, to jest choroba jakaś. Pasja, trening, wylane hektolity potu. I przede wszystkim tylko kasy. Po co to robię? Dla kasy. Dla pieniędzy. Co robię to, kurde, żeby mnie co, dziwki oklaskiwały, żeby, kurde, chamy krzyczeli rafciu, rafciu, żeby co, kurde, żeby mieć pas i, kurde, co ja zrobię? To z tego, że mam pas, jak ja nie zapłacę nim za samochód, nie zapłacę nim rachunków, nie kupię domu, po co mi to? To prawda. To jest wszystko, kurczę, kasa. Każdy wszystko tu mówi to samo, co ja, o kasie, tylko oni tu mówią ciszej i f***ą między sobą za uszami. Ja mówię to po prostu, kurczę, głośno i wyraźnie. Bo ja przyszedłem, jak powiedziałem, ja to robię dla pieniędzy. Nie dlatego, nie dlatego, nie dlatego, ja to robię dla kasy. Ja chcę żyć, ja pochodzę z biednej rodziny i nigdy nic nie miałem, nikt mi nic nie dał. Teraz dopiero tam coś mi tam dają, jakieś tam zniżki, tu zniżkę, tam zniżkę. Dlaczego? Bo sobie na to zapracowałem, ludzie mnie szanują za to, co robię, jak robiłem, jaki jestem i po prostu teraz gdzieś tam tego wszystkiego są, można powiedzieć, teraz dopiero tak dostaję takie może bonusy. A nie boisz się, że pójdziesz trochę drogą, nie wiem, Pawła Nastuli? Może Pójdzian to nie jest najlepsze porównanie. Im też się wydawało, że dadzą radę w MMA. Ja też mi się wydawało, że będę mistrzem świata. Wydawało mi się, że będę mistrzem Europy drugi raz. Pomyliłem się. To jest życie. Ludzie się mylą. Ja też się mylę. Ja na przykład uważam się znam na ludziach. Ja z kimś zamienię 2 słowa, 3 słowa i uważam, że mam jakiś tam jego obraz. Tak? Ale czasami się mylę. Rzadko, ale się mylę. I tak samo z tym. Ja uważam, że sobie dam radę. Mogę się pomylić, oczywiście. No ale co z tego? To co, mam się płakać i nie spróbować? Jak jest spróbuję, nie będę wiedział. To później co, za rok? Dzisiaj skończę karierę, a za rok, za półtora odbiję mi, żeby wrócić? Po co? Ja wolę dzisiaj wykorzystać te rok, półtora, 2 lata jeszcze mojej kariery, dopóki jeszcze jestem, jaki jestem, a później, kurczę, gdzieś tam dopiero skończyć, gdzieś powoli się rozstać. W lutym minęło jak 20 lat, jak ja walczę. Od 20 lat. I teraz z dnia na dzień, jakbyś mi, kurczę, powiedział, kończ karierę, to ja tak bym tobie prąd odciął, tak? W domu. Albo powietrze. No ja wiem, ale to jest pytanie, czy ty sobie jesteś w stanie siebie wyobrazić za te kilka lat? No bo nagle coś się kończy i to jest problem każdego sportowca, nie wiem, czy twój.
Bo wiem, że na kasę aż tak bardzo nie narzekasz, bo z mrówką żoną macie jakieś tam swoje interesy i tak dalej. Natomiast no, wiadomo, człowiek coś musi robić w życiu, prawda? Ja robię. Ja w dniu dzisiejszym prowadzę treningi. Uh-huh. Mam dużo roboty. Mam 20 treningów tygodniowo. Aha. Ja za godzinkę treningu biorę 100 zł. Jak kto chce trenować godzinę 15, godzinę 30, to biorę 150. Mam trochę takich treningów, trochę takich. Ja zarabiam dzisiaj jak minister. A ciebie to bawi? Czy ty po prostu przeliczasz sobie w głowie, ile zarabiasz tych treningów? Czy to ci daje satysfakcję, frajdę, znaczy, i tak dalej? Ja powiem tylko szczerze. Tak, szczerze. Szczerze to jest przede wszystkim kasa. Uh-huh. Tylko, że ja dzisiaj sprzedaję swoje doświadczenie, swoje umiejętności, tak, ludziom, którzy dostają ode mnie wszystko na talerzu. Moje 20 lat doświadczeń, moje 20 lat łapania wiedzy i tego wszystkiego, ja dzisiaj to wszystko daję na talerzu. Ja dzisiaj ci potrafię tak wytłumaczyć, zrób to taka, nie rób tego tak. Dlaczego? Dlatego. Nie ma nie rób tak, bo tak. Zrób tak, bo. Albo nie rób tak, bo. Ja po prostu moje doświadczenie dzisiaj ci przekażę wszystko, kurczę, w ciągu paru treningów, tak? Gdzieś tam to moje wiedzę. Ja do tego dochodziłem 20 lat. Ja dzisiaj za to biorę pieniądze oczywiście i to jest takie przyjemne, spożyteczne. Ja na tym zarabiam, ale się cieszę, jak ja ciebie nauczę, kurczę, ty przyjdziesz do mnie nic nie umiejąc, wyjdziesz do mnie ode mnie za pół roku i będziesz, kurczę, coś umiał, będziesz dobry. I jak będziesz się porównał z kimś innym, kto trenuje dłużej i mówisz, o kurczę, lepiej od niego robię, to dla mnie to jest satysfakcja. Ale przede wszystkim kasa. Ja nie ukrywam, ja robię to dla pieniędzy. Nie robię tego dla satysfakcji sam. Dzisiaj nikt nie robi nic dla satysfakcji, chyba że już tą kasę ma. Wiesz co, powiem ci, że od tego gadania w telewizji, szczególnie ze strony sportowców, ale wszystkich, o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi się chce szykać. Także fajnie, że wpadłeś. A propos kasy, to prawda, że ty się zakładasz na galach, szczególnie pod wpływem alkoholu, że jak ktoś sobie włoży papieros chyba, tak, do buzi, a ty go strącisz nogą, to płacisz mu 1000 zł? Nie, to on ci płaci 1000 zł, a jak trafisz go w twarz, to oni ci płacą? Nie, to tam, to tam gdzieś tam, już tam bajki jakieś. Nie tak. Ja od 18 roku życia, czy już 18 lat, mam takie dwie sztuczki. Trzy sztuczki, jak się napiję. Kiedyś często piłem, to kiedyś to często trenowałem. Pierwsza sztuczka, puszkę albo butelkę strącam z głowy, z obrotówki, z nogi. Fajka wytrącam z maważki, z nogi, tak zwane kopnięcie okrężne z buta. Aha. I wysikuję swoje imię na środku ruchliwej ulicy. Nie jakieś tam ulicy, gdzieś tam, jakieś tam na wsi. Tylko tam, gdzie jeżdżą samochody, bo to wiadomo, gdzie tam to coś się dzieje. Ale jak wysikuje? No, tak? Wysikuje. No wyjmuję, kurna, wiesz, sprzęt i... Normalnie. Psychopata. No. To był pierwszy. Dwa razy. No. To były trzy numery. Już trzy numery? No, fajeczek, butelka i wyszukanie swojego imienia. Myślałem, że wszystko naraz robisz. Nie. To jest zależy. Czasami zdarza się, że... A jeden raz miałeś tak, że byłeś tak nawalony, że chciałeś tę butelkę strącić, a trafiłeś gościa w twarz. Raz w życiu trafiłem chama w głowę, ale butelka spadła. Raz w życiu. Ale on też spadł przy okazji. Na 18 tak. Raz w życiu. Na 18 lat trafiłem chama w głowę z obrotówki, a z nogi ani razu. Zawsze wytracałem fajka. Raz za pierwszym, raz za drugim, raz za trzecim, raz za piątym razem, ale zawsze trafiam. A około mam promila, 2,5 promili i to robię. Wie dlaczego? Skąd to wiem? Bo później zawsze po imprezie nas zawijają milicja i zawsze jest alkomat i wiadomo później, że miałem tyle, nie? A wcześniej wytracałem przed chwilą jeszcze fajka. A propos chamów, ty kiedyś podobno wychodziłeś ze swoją żoną, chyba obecną, mrówką. I widziałeś, jak ci ktoś na samochód przylepia karnego k***a, tak? Nie, naklejkę po prostu. No. Po prostu ten. Wyobraź sobie, ham, kurde, pod bokiem u mnie. Stoi sznur samochodów. Nie wiem, 20-25 samochodów, rozumiesz? I ja sobie wychodzę z moim dzieckiem, kurczę, na saneczki. Patrzę, podjeżdża, kurde, ham. Staje obok mojego samochodu, otwiera bagażnik, wyciąga, kurczę, psiukacza. I ja mówię, kurde, co nie będzie, szyby mył? Ja patrzę, on psiuka na szybę, wyciąga kartkę i nakleja mi na szybę. Zakaz parkowania. No to ja mówię do córeczki, mówię, kochanie, weź tam na chwilę, idź do tego, tam poczekaj na mnie na klatce. No i podbiegłem do chama i się zapytałem grzecznie, co ty k***a robisz? Ty za bardzo grzecznie go zapytałeś, mogłeś gorzej. No mogłem od razu mu przyjechać. Dokładnie. I on co zrobił? O. Mówię, w tej chwili to ścierasz. Nie pamiętam, ile stałem. 5, 10, 15 minut, nie pamiętam. Długo mu się starło, bo on ham sobie przygotował, wyobraź sobie, z jakąś sklejem tą kartkę, tam napsiukał i po prostu mu to ciężko szło. Jak już zdarł tą kartkę, to tam parę oczywiście mu rzuciłem haseł, prawda? Pieruro i tam taki. No na koniec, kurczę, tam dostał lekko na wątrobę, tam się obrócił, lekko dostał na nerkę i na szczęście dla niego poślizgnąłem się troszeczkę, było ślisko. Poślizgnąłem się i tam jeszcze go nie dokończyłem. Ale u ciebie to się można bardzo pomylić, prawda? Bo ty nie wyglądasz jak człowiek, który potrafi zlikwidować od razu. No nie. Ale potrafię. Można źle trafić. Jeszcze śmieszne, co jeszcze przed walką, chyba nawet żeśmy rozmawiali chyba o sytuacji w piłkę nożną, pamiętasz? Jak na wątrobę trzepnąłem sędziego. Tak, sędziego. I się śmieliśmy, nie? Tak. Kurde, jak skończyłem? Tak samo. Trafili cię wątrobę. Widzisz? Masakra. Dobrze. Jak to jest to, co to jest ten? Jak to się nazywa? Ta karma, tak?
wszystko, że to wraca do ciebie, tak? Tak, tak, tak. Posłuchaj, jak do mnie by coś wróciło, jesz chociaż połowa tego, co ja zrobiłem złego kiedyś, to już nie żył. To już nie żył. A jest, już nie żył. Dobrze, bo chciałem o tym chwilę jeszcze pogadać, ale to a propos twojej niedoszłej śmierci. Rozmawialiśmy o jednej niedoszłej śmierci, a ja się dowiedziałem o drugiej. Ciebie porwali. No, tak. Bo okazało się, że w twojej bandzie jest jakiś frajer. Nie. Związali cię. Ale to nie, to nie, to w bandzie nie, to nie, to nie, to, to. A ty poczekałeś, aż zasnął i się uwolniłeś. Tak. Tak? Wywieźli mnie. O co chodzi? Powiedz dokładniej. Szybka sytuacja. Były dwie ekipy. Tylko powiedzmy, że w pierwszym programie rozmawialiśmy o tym, jak ciebie nożem potraktowali, jak rozumiem, że to jest inna historia już. To jest inna historia. Ty normalnie powinieneś nie żyć. No dobra, mów. Mhm. Fajna akcja. Słuchaj, chłopaki z konkurencyjnej grupy, bo wtedy to był 2001 rok, człowiek jeszcze się bawił, różne rzeczy. No i oni byli wtedy akurat mocniejsi, się okazało później, tak? Okazało się, że nasz kolega, który miał być mocny, żeśmy sobie razem trzymali, to się okazał trochę, kurna, no taki inny, nie? No i przyjechali ludzie, którzy mnie zawinęli. Przyjechali na dwa samochody w 10, dostałem kasetem w tył głowy, tam dzisiaj mam jeszcze ładny ślad. Wywieźli mnie 20 km od domu, zostawili mnie w takim domku, związali ręce, związali nogi, zostawili ze mną jednego gościa, mojego kolegę. Przykryli mi kołdrą, bo było zimno. Mhm. No i tam na tyle byli, kurczę, fajni, że przykryli mnie. To czuli, powiedziałbym nawet. Znaczy oni, wiesz, oni nam wiedzieli, że nie jestem zły, że jestem dobry, no ale po prostu byłem akurat w drugiej grupie, nie? Mhm. No i tak sobie myślałem, poczekam na mojego kolega, bo na pewno on mnie nie zostawi, nie? Ale tak sobie przemyślałem, kurczę, nie no, trzeba walczyć, tak? No i rozwiązałem się pod tą kołdrą, on akurat usnął, bo to było już noc, prawda? On usnął, rozwiązałem się, wstałem, wziąłem jego kurtkę, on się obudził, zrobił oczy i mówię, słuchaj, ja spierdolę. Ja jeszcze chcę żyć, nie? Mhm. No i wyszedłem, poszedłem. Do pierwszych zabudowań doszedłem 10 km chyba tam później, tak jak już jechałem samochodem, bo później znalazłem ten dom. Jechałem 10 km chyba do pierwszych zabudowań, zadzwoniłem, tam poprosiłem o telefon, zadzwoniłem po kolegów, koledzy po mnie przyjechali i pojechałem do domu. Dobra, a powiedz mi taką rzecz, ale szczerze, bo tak sobie rozmawiamy, żartujemy i tak dalej. A to nie żarty. No wiem, wiem, ale na wesoło wszystko opowiadasz. A powiedz mi, bo dzisiaj tutaj przychodzisz z uroczą córeczką. Ile ma lat? 8. 8. Znakomita dziewczyna. Nie masz tak, że sobie myślisz, że ty trochę za ostro jechałeś, że to wszystko może było niepotrzebne, że to było głupie dzisiaj z perspektywy czasu? Nie. Nie? Wszystko, co robiłem, było zajebiste. Dzisiaj bym tego nie zrobił, bo dzisiaj by mnie od razu zastrzelili, albo bym już siedział, jak moi koledzy. Moi najbliżsi koledzy, mój jeden kolega dostał 15 lat, wyrok sprzed tam miesiąca. Mój drugi kolega, taki bardzo bliski, siedział 4 lata, teraz po roku znowu jeszcze będzie siedział albo 4 albo 5, bo teraz też już siedzi. Mój trzeci kolega czeka na wyrok, mój czwarty i piąty kolega siedzieli, wyszli. Mój szósty kolega, tak jak ja gdzieś tam odbił, gdzieś tam sobie normalnie żyje, ma dom, rodzinę, dzieci. Ja po pierwsze, gdybym tego wszystkiego nie zrobił, gdybym taki nie był, jaki byłem, to dzisiaj bym też nie był takim człowiekiem, takim, może powiedzieć też, zawodnikiem, bo może nie miałbym tej głowy, nie miałbym tej głowy do tej walki, do tego wszystkiego, co teraz dzisiaj robię. Ja, niektórzy pytają, jestem jebnięty, ja wiem, ja jestem jebnięty, tak? Tylko, że ja w dniu dzisiejszym przeszedłem to i to. Ja dzisiaj mam rozeznanie, że ja mam zdanie na każdy temat. Zapytasz się mnie coś o tym, coś o tym, coś o tym, ja ci na wszystko powiem. Jak hołdys. A dlaczego? Ale dlaczego? Bo ja to po prostu przeszedłem, ja to widziałem, ja wiem, co się dzieje. Ja jestem, byłem, jestem i będę jebnięty, tak? Tylko, że dzisiaj, kurczę, wyznaję inne wartości, tak? Ja dzisiaj mam dom, rodzinę, dzieci. A ty masz tak, że... Ale to jest serio pytanie, naprawdę, no. Że dochodzisz do czasem takiego wniosku, że u ciebie w głowie coś jednak nie styka? Nie. Czy ty mówisz, że ja jestem jebnięty po prostu, w innym względzie? To znaczy tak, ja ci powiem tak, ja z normalnym rozmawiam normalnie. No. Ale zaś mi tylko za skórę, to wtedy zobacz, jak jestem jebnięty. No, no mówisz to w pierwszym programie, bo no, się z tobą super rozmawia. I jest, tak, i, na tej zasadzie. I bardzo ciebie szanuję, tylko zastanawiam się, bo ty, kurczę, nie jesteś do końca normalny, naprawdę. No nie, no wiadomo, no, to nie jest tak, że, kurczę... Ja nie mówię, że trzeba być świętym człowiekiem, broń Boże, ale ty jechałeś szeroko. Tak. I to było naprawdę jeszcze dużo wiele sytuacji, prawda? Ale to wszystko ukształtowało mnie dzisiaj taki, jaki jestem. Ja dzisiaj potrafię się dostosować. Ja dzisiaj potrafię być, kurde, chamem. A taki przykład. Ja na jednych światłach przeprowadzę staruszkę, bo widzę, że nie może przejść, a na drugich światłach zatrzymam się i chama wyciągnę z samochodu i go.
rozumiesz, na tej zasadzie, że ja jestem jebnięty jak muszę być, jak mnie do tego zmusisz, tak? Ale ja jestem normalny, kurczę, jak wiesz, ja jestem na co cię normalny. Posłuchaj, mam dzisiaj zadać moją córeczkę. Maja, chodź. No chodź. Zobaczcie, czy moja córka jest, kurczę, rąbnięta? Jak ojciec? Nie, no jest urocza. To jest moja gwiazdeczka. Mam jeszcze synka, 12 lat, Jacusia, tak? Moja córeczka Maja. I ona na przykład różne rzeczy słyszy, bo różne rzeczy się opowiada. Różne rzeczy... no jest świadkiem różnych rzeczy, tak? Jak gdzieś tam się rozmawia, tak? Tatuś przeklina często, tak? A Maja nie słucha, prawda? Tak samo moje dzieci. No moje dzieci nie przeklinają szkoły na przykład. Tak inne. A bardzo dużo słyszą tego. Patrz, miałem jeszcze jedno pytanie, tak? Gdzie lecą przekleństwa, ale będziemy mówić tylko liderkami, dobra? Dobra. Budziasz na tatusie. Kiedy wygrał zakład, że nie będzie ważył więcej niż 72 kg przez rok, Diablo Włodarczyk nie chciał mu oddać pieniędzy. Twierdził, że nic nie pożyczał i nic nie jest winien. Tak. W końcu Jackiewicz zagroził promotorom, że jeśli Diablo nie odda mu tej kasy, to na żywo w telewizji Polsat powie, że Włodarczyk to K i H. Tak. Powstrzymałem się. I jeszcze parę różnych innych rzeczy, tak. Zagroził, to może za dużo powiedziane. Po prostu poinformowałem, że tak zrobię po prostu, tak. A oni wiedzą, że ja jestem jaki jestem i pomimo tego, że później ja bym miał później przechlapany, ja bym tak zrobił, bo po prostu, bo już kurde, to był zakład. To był zakład, a ja nie muszę z tobą nic podpisywać. Wiesz, dla mnie wystarczy, możemy się bawić mikrofonem chyba, dla mnie... Bo będzie źle słychać w telewizji. Mikrofonek. Dla mnie, kurczę, dogadana rzecz, jak my przybijemy i cześć. To dla mnie, kurczę, jest już święte, tak? Ja nie muszę, kurczę, z sobą spisać umowy. Ale poza tym umowę też, Krzysio, chciał też spisać umowę. Spisaliśmy umowę, mam do dzisiaj podpisane, ja i moich 5 innych kolegów, że tak, taka jest sytuacja o tej godzinie do tej doty. No i niestety, kurczę, no Krzysio nie chciał oddać kasy. No i powiedziałem, że no już, no dobra, no to jeżeli on tak, no to ja też, kurna, będę się tak zachowywał. Jakim jesteś ojcem? Jakim jestem ojcem? Słodkim. Buziaczek. Słodkim ojcem jesteś, jak słyszymy. Ja mówię, ja jestem do dzisiaj pierdzielnięty. Ja wiem o tym, naprawdę. Ja w różnych sytuacjach się zachowuję różnie. Ja potrafię się po prostu zachować w sytuacji. Ja się w kościele potrafię zachować i w sklepie i potrafię, kurczę, powiedzieć dzień dobry i do widzenia i ponieść, kurczę, torbę i przeprowadzić, kurczę. Jak to nie? Bo tobie każę mówić, bo ciebie się zawsze pytam, co się mówi, co się mówi, jak się wychodzi, co się mówi, jak się przychodzi, co? Ale tatusiu, ale dzisiaj jak byliśmy na stacji, to nie powiedziałeś ani dzień dobry, ani do widzenia. Nawet jak ja do widzenia. Widzisz? Córka cię wysypała. Nie wysypała, ale nie tak. Nie sypie jak ojciec. Tak. Dobrze, kończymy powoli, bo nam się robi program... Kulinarny. O dzieciach, tak. Co dalej? Chcesz jeszcze tutaj zapytać? Nie, już mi się skończył. Na trzeci będę miał program, jeszcze trochę tematów. O Najmana chciałem. Nie będziemy o tym gadać, nie? Ty jesteś jego kumplem? Tak, to jest mój kolega. Ja ani nie podpisałem się pod listem, który kiedyś był. Nie rozmawiamy o kolegach. Dobra. Co dalej z tobą? W najbliższych, nie wiem, kilku miesiącach, co się wydarzy? Kurde, na razie to jestem zły, bo miałem walczyć za tydzień, w tą sobotę miałem walczyć w Bydgoszczy, nie walczę niestety, teraz dopiero będę walczył pewnie we wrześniu, to jest 5 miesięcy znowu pomiędzy walkami, no i teraz kurczę, no i akurat fajnie, bo ja się ruszam, ja trzymam wagę, jest wszystko fajnie, tak? Bo ja w dniu dzisiejszym prowadzę treningi, trochę się z chłopakami ruszę, ale 5 miesięcy w moim wieku pomiędzy walkami przerwy, to jest po prostu, dla mnie to jest dramat. Ja jednak, kurczę, powiedziałem, nie skończę, dopóki nie będę miał 50 wygranych walk. Także jeszcze walczę, a czy w tej grupie, czy w innej, czy gdzieś indziej, nie ma dla mnie znaczenia. Ja skończę boksować, jakby miał 50. Ale pójdziesz na noże z Knockout Promotions, czy... Nie. Nie? Nie, ja chcę ich po prostu ustalić. Co dalej? Co robimy? Zostaję, walczymy, mam pensję, wszystko mi pasuje. Nie, no to kurczę, no to jak chcesz się siebie pozbyć, najmniejszy problem. Ja nie ma problemu, wszystko rozumiem. Są młodzi, niepokonani, perspektywiczni, jestem stary, pomimo to, że dajesz dobre walki. Dziękuję. Ja chcę jeszcze powalczyć. Ja dopóki nie będę miał 50 wygranych, ja nie skończę. Także jeszcze 8 walk. Dobrze. Wygranych. Dziękuję Ci za rozmowę. Fajnie się z tobą gada. Chociaż mam wrażenie, że będę musiał pójść do terapeuty po takiej rozmowie, wiesz? Trochę. A ja po raz kolejny zrobiłem siebie idiotę. Fajnie, dzięki. Ale jaka córeczka urocza za to. No nie? Rafał Jackiewicz, Maja Jackiewicz. I pozdrawiamy Jacka Jackiewicza. I Jacka Jackiewicza też pozdrawiamy. I Martę Jackiewicz. Pozdrawiamy. Tak. Marta to mrówka? Marta mrówka Jackiewicz, ale ona już jest nasza, nie? Mama to już nie jest mrówka nawet. Mama zawsze będzie mrówka,
Ale ona jest Jackiewicz, ona już się takie powoli robi się już taka jak ojciec, nie? Tak ty i tatuś, tak? Piąteczka dla, tutaj dla tatusia. Tak, masz dziesiątkę. Witamy w domu wariatów. A poczekajcie, poczekajcie. Zadaj mu zagadkę czerwonej wiśni za oknem. No nie. Co to jest? To jest czerwone i wisi za oknem. Nie mam pojęcia. Ja powiem. Czerwonej wisi za oknem. Czerwone, nie, zielonej wisi. Nie, czerwonej wisi za oknem. Co to jest? Zielony baret. No. I tym pięknym akcentem kończymy, tak? Rodzina wariatów. Nie, jest orzeszko. Dobrze, powiedz mu orzeszku. Orzeszko zda jakaś karata. Witamy w domu wariatów. Rafał Jackiewicz, Maja Jackiewicz, właściwie Maja Jackiewicz. Rafał Jackiewicz byli naszymi gośćmi. Ja chcę być pierwszy. Nie, ja chcę być pierwszy. Nie, ja. Oni niech się kłócą dalej, a my kończymy. Do widzenia.